Ciekawe, gdzie tata zaparkował. O, tam są. Chodź. Cześć. Hej. Chodź, zobacz, kto tu jest. Jessica. Cześć. Piąteczka. Dzięki Julka bardzo. Jadła, także nie jest głodna. Jasne, super. Rafi, poczekaj. Tak? Ja wiem, że ja się miałam nie wtrącać w wasze sprawy. No, miałaś. Tylko tutaj chodzi o dobro Julki. Kasia, ale zawsze chodzi o dobro Julki, nie? Posłuchaj, Julka bawiła się dzisiaj w hostelu z Monią lalkami. Julka chciała, żeby lalka Moni, no wiesz... No chyba nie wiem. Żeby lalka Moni przeleciała jej lalkę. I udało jej się? Ale Rafi, to nie jest śmieszne. Powiedzmy, gdzie Julka mogła widzieć takie sceny? No bo na pewno nie u mnie w domu. No ale u nas też nie. Na pewno. Kasia, mam dość tego gadania, wiesz? Cały czas się czepiasz, no... Zupełnie jak... Jak moja mama. Przestań mi to w końcu powtarzać cały czas. Jeżeli masz jakiś problem do mojej dziewczyny, to sama z nią porozmawiaj. Wiesz, że to może jest świetny pomysł? Ale fajny filmik. Zwariowałaś? Co ty jej puszczasz? Ale o co ci chodzi? Jak ty możesz dziecku puszczać takie filmiki? Ale przecież to jest Julki telefon, ona sama mi pokazała. Że co? No tak, no i pochwaliła mi się, że ma konto na Insta. Julka, ty masz konto na Insta? Tak. I jak tak dalej pójdzie, to wróżę jej niezłą karierę w social mediach. No pokaż mamie filmik. Nie. No pokaż, bo mama się będzie gniewać na ciocię. Pokaż mi to, Julka. Dobra, Juleczka, powiedz nam teraz, jak robi krówka? Mu. A kotek? Miau. A jak robi twoja mama w sypialni? Och, ach. Także tego, to nie nasza wina. No właśnie, więc następnym razem, jak będziesz na nas psioczyć, to się najpierw zastanów nad własną rodziną. Szlak by to. Mamo, oddaj telefon! Julka! Nie przejmuj się, malutka. Ciocia ci pożyczy. Chodź, kochanie. No, wsiadaj. Topa!